Jeżeli chodzi o alergię na kosmetyki, to na pewno musimy sobie zdać sprawę, że dużą rolę odgrywa czas, jak długo preparat pozostaje na skórze. I tutaj możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy, czyli kosmetyki, które pozostają dłużej na skórze. Mam tu na myśli kremy, balsamy, czy też kosmetyki kolorowe. I kosmetyki, które są szybko zmywalne, czyli wszelkiego rodzaju preparaty stosowane pod prysznicem na przykład. Jeżeli mamy do czynienia z taką reakcją, która pojawia się szybko, to bardzo często jest to nadwrażliwość. Jako przykład mogę tutaj podać nadwrażliwość na płyny po goleniu, po właśnie wykonaniu golenia, tak? Kiedy dochodzi do jakichś takich podrażnień. Natomiast jeżeli zmiany pojawiają się od kilku godzin, nawet może czasami po kilku dniach, wtedy wiążemy to z reakcją alergiczną. Jeżeli po określonym czasie pojawiają się zmiany takie, które nas zaczynają niepokoić, na które należy na pewno trzeba zwrócić, to jest suchość skóry, to jest pieczenie, to jest świąd i często pojawiają się one w określonych miejscach, ale czasami te miejsca niekoniecznie muszą być związane z miejscem zastosowania preparatu. Na przykład może tak się zdarzyć, jeżeli jesteśmy uczuleni na farby, na składnik, który występuje w farbach do włosów, bądź w lakierach do paznokci. Jeżeli po wyeliminowaniu konkretnego preparatu, który podejrzewamy o uczulenie, nadal utrzymują się zmiany, no to wiadomo, że należy zasięgnąć porady lekarza dermatologa. Najlepiej byłoby, aby nie stosować zbyt dużej ilości preparatów, na przykład pochodzących z różnych serii bądź z różnych firm. Zwłaszcza dotyczy to osób, które, no można powiedzieć, że mają jakieś takie predyspozycje do podrażnień skóry. Składniki, które występują we wszystkich kosmetykach, to najczęściej są to konserwanty. Konserwant, o którym warto powiedzieć, to jest triklosan. Jest to składnik, który powszechnie na przykład występuje w płynach do płukania jamy ustnej, też w dezodorantach. Jest to konserwant, który też ma właściwości takie ograniczające rozwój flory bakteryjnej. Innymi składnikami też, które mogą powodować podrażnienia, mogą być na przykład zapach. Osoby wiedzą, że mają jakąś taką predyspozycję, aby wybierały preparaty, które nie pachną, krótko mówiąc, bądź zawierają hypoalergiczne kompozycje zapachowe, tak aby uprzyjemnić stosowanie preparatu, ale też dają większy profil bezpieczeństwa. Pierwsze SOS to na pewno trzeba ograniczyć stosowanie preparatów kosmetycznych. Na pewno trzeba usunąć preparat, który podejrzewamy o właściwości alergizujące ze skóry. Najlepiej zrobić to jakimś preparatem o neutralnym pH, bądź po prostu wodą. Taką skórę należy traktować niezwykle delikatnie. Z roku na rok na pewno tych osób przybywa i na pewno tutaj głównymi sprawcami właśnie jest między innymi zanieczyszczenie środowiska, ponieważ wszystko sprowadza się do tego, żeby pojawiła się reakcja alergiczna, czy jakaś taka nieprawidłowa reakcja organizmu na określony składnik, czynnik, musi dojść do uszkodzenia bariery lipidowej naskórka. I jeżeli ta bariera nie pracuje prawidłowo, nie chroni naszej skóry w odpowiedni sposób, wówczas dochodzi albo do nadwrażliwości, która często też może być pierwszym takim etapem, który w konsekwencji, jeżeli nie będziemy skóry odpowiednio pielęgnować, może doprowadzić do jakichś takich bardziej nasilonych reakcji alergicznych.